Głos nadziei, na każdy dzień. Jeśli tedy prawe oko twoje gorszy cię, wyłup je i odrzuć od siebie. Albowiem będzie pożyteczniej dla ciebie, że zginie jeden z członków twoich, niż żeby całe ciało twoje miało pójść do piekła. Ewangelia Mateusza, rozdział 5, werset 29. W pewnym dużym mieście pastor wygłosił w zborze kazanie oparte na tym wersecie. Jeden ze słuchaczy, cierpiący na chorobę psychiczną, udał się do domu i dosłownie wykonał to polecenie. Odciął sobie prawą rękę. Taka reakcja na oświadczenie Jezusa napełnia nas przerażeniem i słusznie. Co naprawdę Jezus miał na myśli? Odpowiedź znajdujemy w książce Ellen White Nauki Z góry błogosławienia. Chcąc zapobiec rozszerzeniu się śmiertelnej choroby na całe ciało, każdy pozwoliłby sobie nawet odciąć rękę. O ile więcej powinien tedy z chęcią pozbywać się wszystkiego, co naraża na niebezpieczeństwo żywot wieczny. Często zdarza się, że gdyby nie amputacja, człowiek straciłby życie. Niektórym ludziom, niszczonym wskutek posiadania bogactwa, Pan mówi, jak młodemu bogaczowi: jeśli chcesz żyć, musisz się wyzbyć bogactwa. Ono niszczy twoją duszę jak rak. Mądry człowiek w takich okolicznościach podda się operacji, choćby wydawała się mu bolesna. Chrystus stawiał wymagania również tym, którzy wykonywali zajęcia czy prowadzili interesy niezgodne z chrześcijańskimi ideałami. Przypuśćmy, że właściciel kasyna chciałby zostać chrześcijaninem. Porzucenie lukratywnego interesu byłoby dla niego jak utrata prawej ręki, ale nie miałby innego wyjścia. Ktoś inny dowiaduje się o obowiązku zachowywania szabatu, ale wykonuje zawód, który nie pozwala mu na to. Dokonanie zmian w życiu może być dramatycznym doświadczeniem, ale zrezygnowanie z nich może oznaczać narażenie się na wieczną stratę. Inni mogą zostać wezwani, by ze względu na Chrystusa porzucić ulubione towarzystwo, nałogi czy popularność. Ich decyzja może być trudna, ale nie podejmując jej, stracą szansę na życie wieczne. Amputacja ze względu na Chrystusa to doświadczenie, przez które musiało przejść wielu pobożnych ludzi. Jednak ich cierpienie przyniosło im nowe życie. Norval Peace.